STS. Wspieramy polski sport. Kamil, oswojenie mamuta, dzień drugi. Tak jest, jeszcze. No nie to, że jeszcze, no po prostu trudna bestia, ale robię co mogę, żeby się utrzymać w siodle. Nie zawsze się udaje, ale już pojedyncze skoki są naprawdę dobre. Trudna i cwana bestia, bo dzisiaj schowała się za mgłą pod koniec. Taka mgła faktycznie coś zmienia w termice, w locie, w odczuciach, bo tak. taka legenda chodzi. No pewnie, że tak. No mgła idzie zawsze od dołu do góry, prawda? I to czuć po prostu pod nartami. Zmienia się momentalnie po prostu termika i można odlatywać właśnie na samym dole. Czekajmy chwilę, niech ktoś przejdzie. No a poza tym ja się cieszę z tego sukcesu, że w końcu lecę prosto i pewnie w powietrzu, co dla mnie jest naprawdę bardzo takie zadowalające. Z perspektywy mnie, małego człowieka pod skocznią, ten drugi skok to poezja, nieruchomo od początku do końca. On faktycznie był taki, jak powinien być? No, wydaje mi się, że tak, na tą chwilę po prostu był naprawdę dobry i skoczyłem dużo lepiej w tej drugiej serii. Z lepszą energią na progu, co też dało mi więcej rotacji. A poza tym, tak jak mówię, no, ja pracowałem dzisiaj głównie nad tym, żeby wyeliminować ten błąd, który sprawiał, że zaczynało mnie krzywić, zwłaszcza w końcówce lotu. I to, no to odbierało mi dużo pewności. Prawdę powiedziawszy, no wkurzało mnie to strasznie. Ale dzisiaj już było naprawdę pozytywnie i z tego się cieszę. Jaka jest satysfakcja z tego? Bo wczoraj mówiłeś, że jeden skok jest dobry, drugi jest gorszy. Dzisiaj udało się to ustabilizować troszkę w tych trzech skokach? No nie do końca. No ale wolę kończyć dobrze niż zaczynać. Mam nadzieję, że dojdę i do tego, że zacznę i skończę dobrze. W jakim stanie dzisiaj nogi? No bo Dawid tutaj troszeczkę narzekał, że czuje te trudy lotów. To nie, że czuć. No. Czuć już w nogach dwa dni latania. Zresztą już wczoraj było czuć te pięć skoków. Ale pocieszające jest to, że wszyscy mają tak samo i na pewno tutaj 99% osób czuje w nogach te loty. Nie zabraknie pary na jutro, na te jeszcze trzy próby? Mam nadzieję, że nie. A nie. Dzięki, Kamil. Dzięki.